robi? Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj sprawdzimy sobie ciekawe mapki stworzone przez graczy, a także przez jednego z moich widzów. Pierwszy tor nazywa się Warszawa Race. Zobaczmy. Prezentuje się dobrze. No to co, gotowi? Jedziemy, zobaczmy, o co tu chodzi. Dlaczego Warszawa? Okej. O, tu się gdzieś skręca, okej. Próg zwalniający. O, żeż ty, kurde, jaki karambol. Ale to jest w stylu Łukasza. Inne jego traski też takie są, że boty lecą gdzieś tam w kosmos. A ja mam teraz boty ustawione na najwyższy poziom trudności, więc one będą tutaj szaleć. O kurde, co tu porobione? Jadę prosto. O, czekaj. Co ja mam tu z... Gdzie jest checkpoint? To chyba był checkpoint, a następny jest tutaj, tak? Okej. O, mamy jakieś zawijasy, czekaj. Uuu! Co to się światła zmieniły? O co tu chodzi? O! My jesteśmy na stadionie? O! Kurde, tu się chłop napracował. Tylko nie rozumiem, dlaczego Warszawa, że to jest po prostu taka nazwa, że o, że Polska, czy że są jakieś tutaj charakterystyczne elementy. Kurczę, no właśnie, ja Warszawę to słabo znam, to musiałby ktoś z was w komentarzach mi powiedzieć, czy poznaje tutaj jakieś elementy Warszawy. I to już właściwie koniec, bo tutaj już robimy pętlę, a okrążenia mamy do zrobienia dwa. W ogóle widzę, że ten blok leży na boku jakby. DSR Tor. Zobaczmy. Nie wiem, czy dobrą furę wziąłem, bo tutaj chyba jesteśmy na torze Bacha. Albo nie. A nie, to jest Festival Horizon, okej. O kurde. Mi się to zawsze podoba, że mogę się ścigać z samochodami z różnych klas wyścigowych. I tutaj widzicie jednego takiego offroadowca hardkorowego tam kawałek dalej. I on się świetnie wygina na zakrętach. Łukasz to jest chyba jakimś takim... wielbicielem tworzenia różnych mapek. Bardzo mało jest chyba takich graczy, którzy faktycznie mega dużo czasu spędzają na tym, żeby tworzyć różne rzeczy. Podejrzewam, że to są jacyś fani Minecrafta. I po prostu przeszli na poziom wyżej. Nie? Tworzą coś bardziej realistycznego, jak myślicie? Tutaj mamy po prostu taką nitkę dodatkową dorobioną do tego toru, który już jest w grze. I chyba jest nawet oficjalny wyścig poprowadzony właśnie tą podobną ścieżką jak tutaj. Tylko że Łukasz zrobił coś takiego bardziej swojego. Tu już robimy sobie chyba okrążenie, tak? Tak, tutaj mamy już okrążenie i wyjeżdżaliśmy w ogóle tak jakby z jakiegoś boksa? A nie, dobrze, tutaj wyjeżdżaliśmy, okej. Więc trzeba w niektórych miejscach mocno hamować i to tak wygląda, jakby wyścig właśnie zaczynał się z boksa, nie? Ciekawe.
Lubię testować te mapki od niego, dlatego że zawsze przesyła mi jeszcze dodatkowe zdjęcia, które pokazują, co tak mniej więcej na tej mapce się znajduje, nie? Ile... I wiem, czy po prostu wsadził w to trochę pracy, czy jest to po prostu zrobiony jeden, dwa checkpointy i Lucek sprawdź, nie? Także lubię to sprawdzać. Jak chcecie mi wysyłać, możecie mi wysyłać swoje traski na Instagramie, ale opatrzcie je jakimiś tam zdjęciami, żebym widział mniej więcej, do czego startuję, ok? Tor Łódź. Słuchajcie, jesteśmy teraz na wyspie Event Lab, ale w ogóle tego nie widać, bo w tle są drzewa. Jakby, what the hell? Nieźle to wygląda. Wziąłem sobie Lotusa, no i sprawdźmy. Jadę sam chyba, tak. Okej, ja się tutaj muszę trochę rozejrzeć najpierw, więc mamy tutaj porozstawiane samochody. Gdzieś z boku, z tyłu w powietrzu są krzaki, okej. Ale ponoć Łukasz właśnie chciał mocno odwzorować ten tor w Łodzi. Sprawdźmy. Pojawiają się, aha, teraz widać, że te drzewa się pojawiają tutaj i się do nich zbliżamy, nie? Bo no niestety obszar rysowania obiektów wysokiej jakości w Forza Horizon 5 jest na niskim poziomie i tak jak staliśmy na samym początku, to zobaczcie, nie było widać tych drzew, które się pojawiają teraz tam na przykład, nie? O, i teraz one znikają. Mimo, że mam na komputerze ustawione maksymalne ustawienia graficzne i inne takie rzeczy, to i tak, no, wygląda to słabo, nie? Jak w jakiejś taniej grze wyścigowej. Z lotu ptaka wysłał mi zdjęcie na Instagramie i wygląda to naprawdę solidnie. Zdaje się, że zrobił asfalt z takich płyt, zobaczcie, i to wygląda jak takie stare radzieckie lotnisko trochę, nie? Ale jedzie się po... O kurde. What the hell? Ja nie wiedziałem, że taki obiekt w Fordzie nawet jest. Ale czad. Ja, ej, wiecie co jest najlepsze, że wjeżdżasz sobie na to białe i całkowicie luźna kierownica ci się robi. Zajebiste uczucie, naprawdę. Ciekawe, czy ktoś z was byłby w stanie wejść tutaj w zakręt, na przykład takim Lotusem, czyli samochodem, który nie jest świetny do driftu, i wziąć tak dobrze ten zakręt, żeby nie uderzyć w nic. Trzeba by było chyba z niską prędkością, nie? Spróbujmy. O, za szybko jechałem. No, ciekawe, ciekawe. Czy ja dobrze pojechałem? Ej, chyba w odwrotną stronę, ty. Osoby, które były na torze w Łodzi, koniecznie dajcie znać, czy przypomina ten tor faktycznie to, co w Łodzi jest. Ja chyba nie mogę wejść tutaj, o, mogę w tryb fotograficzny wejść, ale raczej nie będę mógł podjechać tą kamerą wysoko. Natomiast zobaczcie, jest tutaj zrobiony trawnik. Jest to zabudowane dookoła drzewami, ale niestety, zobaczcie, nie? Jak przybliżamy sobie widok, to widać. Widać może. Przydałyby się jakieś może tekstury do tego trybu tworzenia torów. Takie, które by imitowały drzewa z daleka, wiesz, takie tekstury niskiej jakości, żeby konsole sobie z tym dały radę. No bo, wiesz, tu raczej nie ma problemu z tym, żeby te drzewa było widać z daleka. A myślę, że dzięki temu zyskalibyśmy na tym torze naprawdę sporo więcej klimatu, nie? Fajnie, fajnie, że w ogóle można w Forzie sobie teraz coś takiego porobić i wiesz, zrobić takie naprawdę ciekawe tory. Ciężej by było zrobić jakiś taki tor z przewyższeniami jakimiś hardkorowymi, nie? Tak, żeby odzwierciedlić niektóre takie bardzo trudne tory, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Gdzie są jakieś, wiesz, takie dołki, gdzie są wzniesienia i zaraz za wzniesieniem zakręt, nie? W Forzie byłoby to
mega trudne do zrobienia, żeby wiesz, zrobi się tak super gładko. Ach, znowu za późno kontra. Teraz sobie spróbujemy coś ciekawego, dlatego że jest to mapka z TikToka. Zaczyna się grubo. Ale czaderskie skały po lewej stronie. I mamy pojedynek jeden na jednego. Zobaczmy. O kurde, ty. Jopie. O, ale to zrobiło klimat ten początek. Ja nie wiem, gdzie jestem na mapie. No, dobra, mógłbym sobie mapkę wyłączyć, nie? O, ale super! Wow, ty! Patrz, nie powiedziałbyś, że to Forza, nie? Jakbym ci wyłączył interfejs, pomyślałbyś, że to CarX Drift Racing Online. Patrz na to! Wiesz, jeszcze tą pogodę tak zrobił, gościu. Nawet nie wiem, kto to jest, ty. Ale tu można by było też podriftować. Patrz! Ja się w ogóle z jakąś Suprą ścigam. Ale musisz przyznać, że robię robotę te czerwone pasy, nie? Na zakrętach. I dodatkowe te zarośla, wow, ej, to jest jedna z lepszych mapek, jakie grałem w Forzie w ogóle. A naprawdę przypominają mi się te najlepsze mapki z Assetto Corsy, te takie płatne. Patrz. Nie powiedziałbyś, że to Forza, nie? Jakbym wyłączył mapkę... O kurde, rozbije się. Wow, i patrz jakie długie, to jeszcze nie jest koniec. Ole czad, ej, tutaj się wybrać i zrobić jakieś zawody. Nawet podriftować by można było. Kurde, tak, ej, ja zapisuję sobie tą mapkę do ulubionych. Bo to będzie genialne do driftu. Kurde. O, tutaj już widać, nie, że to Forza jest. To już widać. To tak jakby mu albo zabrakło elementów do tworzenia mapki, albo mu się już po prostu nie chciało, ale cały ten przejazd tutaj był genialny. To było naprawdę cudo. Wow, ja sobie to jeszcze raz przejadę. Okej. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejast.